W związku z, ze zbliżającym się szkoleniem online, które będziemy prowadzić w poniedziałek razem z Bartkiem i Damianem, chciałem się podzielić z Tobą takim jednym trikiem, który ja wykorzystywałem z, na przykład przy tworzeniu takiego portalu historykon.pl, który tworzę już w zasadzie od ostatnich paru lat. Tam miałem pewien problem z ustaleniem tego, w jaki sposób powinienem ustawić reguły skalowania. Usługi, app service, na której większa część tego portalu się działa. I w związku z tym m, chciałbym Ci pokazać taki jeden trik, m, czy też jedną taką, taką funkcjonalność, którą nam oferuje Application Insights, do tego, żeby sobie zasymulować taki testowy load użytkowników na jeden z endpointów. Także po prostu zweryfikować, na ile ta, te reguły skalowania, na przykład, które mamy ustawione, w ogóle się sprawdzają, i czy też nie ma po drodze jakichś innych problemów związanych z wydajnością, da nam, nam to takie proste overview do tego, jak się zachowuje w ogóle nasza aplikacja, przy jakimś ko konkretnym obciążeniu. Chcę wejdziemy w Application Insights, e, dla danego zasobu, na przykład w tym przypadku właśnie dla mojej, mojego portalu internetowego. Wejdziemy sobie w sekcję Configure. E, mamy tutaj coś takiego jak Performance Testing. E, po wejściu w Performance Testing jesteśmy w stanie utworzyć nową taką instancję tego testu, skonfigurować sobie, na jaki endpoint powinien ten zasymulowany load być kierowany. W tym przypadku załóżmy, że to jest moja strona główna. E, nazywamy ten test oczywiście. Możemy wybrać sobie z jakiej lokalizacji chcemy, żeby ten, to obciążenie przyszło. W tym przypadku podejrzewam, że najlepiej, żebym wybrał sobie West albo North Europe. Możemy wybrać sobie, w jaki, jaka liczba takich zasymulowanych użytkowników powinna uderzyć w ten nasz endpoint i przez jaki czas. To tyle. Więc jak sobie klikniemy run test, nasza operacja zostanie zakolejkowana będzie uruchamiana za pomocą maszyn używanych przez Azure Devopsa. No i w ciągu najbliższych paru minut powinniśmy otrzymać wyniki tego naszego testu. Ja już wcześniej sobie puściłem dokładnie taki sam, żeby nie czekać. Trwał on też 5 minut. No i możemy zobaczyć, że ponad połowa requestów, które ruszyły na ten endpoint się ostatecznie sfailowała. Tylko 42% niecałe powiodło się. Możemy zobaczyć też mniej więcej, jaki był taki średni czas odpowiedzi serwera. Nie wyglądają te liczby dobrze, to ewidentnie oznacza, że te reguły skalowania albo są nie w porządku, albo na przykład jest tu jeszcze jakiś inny problem, na przykład po stronie bazy danych, app serwis skaluje się dobrze, ale bazy danych już gorzej. To już jest kwestia tego, jak mamy zorganizowany monitoring po tej drugiej stronie, żeby zobaczyć w czym ten problem tak naprawdę leżał. Natomiast sam ten tool, który nam oferuje w tym momencie Application Insights jest naprawdę takim bardzo prostym i przyjemnym narzędziem, które pozwoli nam bardzo szybko sprawdzić, e, jak się nasza aplikacja zachowuje przy jakimś tam zasymulowanym konkretnym obciążeniu.